ulicy Rogozińskiego. Janusz Łuczko, można prosić, poprosimy Państwa. Może Panu poprosić. Dobrze, to bardzo bym Panu prosił o zreferowanie planowanej inwestycji. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. W związku z tym, że no jak pierwsze nasze kontakty polegały na tym, że nie bardzo Państwo musieli się przychylać do tej naszej inwestycji i odwołanie, ja chcę odpowiedzieć.
na tym terenie wysoką zabudowę, więc jeśli my w tej chwili nie załatwimy tego WZ-ką, to oczywiście poczekamy, wejdzie za niedługo coś, co będzie, jeśli my tego nie załatwimy w tej chwili WZ-ką z porozumieniem z państwem, to za jakiś okres czasu zostanie tu wprowadzona wysoka zabudowa miejscowym planem zagospodarowania i nikt się już nie będzie pytał, czy może budować w tym terenie i co może budować. Więc wydaje mi się, że my ani nie chcemy iść przeciwko dzielnicy, ani nie chcemy iść przeciwko ludziom, którzy tam są w sąsiedztwie. Natomiast wydaje mi się, że no, miejsca zabudowa coś ze sobą niesie. Jeśli ją się potrafi dobrze zrobić, no to ona może dać mieszkańcom jakąś pozytywną rozwiązanie. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że tu pan przeciwstawiał się, że będą stali wszyscy na ulicach. Nie powinno właśnie tak być. Właśnie przy każdej nowej inwestycji, która będzie powstawała, oczywiście ludzie nie chcą kupować miejsc parkingowych, bo to jest dodatkowe koszty. Natomiast jak się zorientują, że nie mają gdzie parkować, to kupują. Ale jeśli będzie przewidziane, bo jest przewidziane, że jest ponad normalne ilość mieszkań, jest przewidziane ilość miejsc parkingowych, czyli jest więcej miejsc parkingowych w Polsce przewidziane dla mieszkańców.